Hello world, Kanie, wchodź do domu. Przybyłam dzisiaj dla was z nowym vlogiem, który jest o... W sumie lążowaniu mojego konia i to tyle. Znaczy nie wiesz, że tego tak do tyle, że to tak mało. Po prostu kolejny Team Rybka vlog. I pokażemy właśnie, jak się koni lążuje na faktycznej lążu. Bo chyba takiego filmu w życiu u mnie nie było. No mrówka była nastawiona i teraz ma przerwę odchodzenia, więc musimy tutaj mieć to na uwadze, że teraz miały takiego wolniejszego tempa i wczoraj była lążowana, dzisiaj będzie lążowana, w niedzielę będzie lążowana, w poniedziałek zobaczymy, więc zapraszam do końca. Muszę wam powiedzieć, że właśnie się ze statywem w ręce i prowadzę konia i szlambata i czuję się lekko bardziej profesjonalnie, bo już opatentowałam noszenie wielu rzeczy naraz, dobra? Czekaj, koniu. Prrr. Oczywiście lążę zaczynamy od rozstępowania i w naszym wypadku to jest 10 około minut. No, staramy się te lążę robić różnie, na przykład czasami bywa, że cała lążę trwa 30 minut, czasami trwa 45, a czasami bywają takie po 20, w zależności od tego, jakim stanie jest koń. To jednak jest dosyć istotne, czy jest akurat dzisiaj bardziej żywa i trzeba wybiegać, tak wybiegać, czy po prostu trzeba ją ruszyć, czy może faktycznie coś ćwiczymy. Ostatnio raczej ćwiczyłyśmy wygięcia i to potem będziecie mogli zobaczyć. Postanowiłam, że nie będę gadać cały ten czas antenowy, ponieważ nie wiem, czy w sumie to jest istotne, aż tak, żebym wam mówiła, bo nie jest to taki typowy trening z komentarzem, tylko kolejna część bloga. Więc widzicie tutaj mnie lążującą mojego konia na ląży, więc zapamiętajmy ten widok. Trochę jest kadrów od ręki, że tak powiem. I no mówię, głównie skupiałam się tym razem na tym, żeby kopytka jej się nakrywały ze śladem. I tak samo nie tylko generalnie na no, takich prostych, tutaj na zasadzie w momencie, w którym jest ten jeden taki krok bez wygięcia, tylko w ogóle na zakrętach. I no, to była bardzo żmudna praca, więc tak jak tu widzicie, to trochę trwało, ale osiągnęła swój efekt, ponieważ i wewnętrzna, i zewnętrzna noga pokrywała ślad. Teraz bardziej pracujemy nad tym, żeby jeszcze go przekraczała, tak jak w stępie, żeby ta akcja tylnych nóg wreszcie nabrała jakiegoś takiego bardziej faktycznego rozwoju. Tutaj widzę, że niestety aparat się ubrudził, więc bardzo was za to przepraszam. Jest takie kółko na środku z czegoś, nie wiem, pewnie koń nachuchał, bo to mój koń. I no, nąbrówka tego dnia akurat była bardzo grzeczna na tej ląży i no, też jest tak, że jak jest sprzęt, to nąbrówka jest aniołkiem. Jak jest tylko ląża, to zdarza jej się brykać, a bywa właśnie, że bez ląży, to po prostu robi takie cuda, że niestety trzeba pójść po tą lążę, żeby mieć jakąkolwiek kontrolę nad nią. Tutaj się ładnie zatrzymała, to wielki plus, bo w sumie po to było to nastawianie. Już wiemy, że przód jest ok, że już wszystko jest równiutko. Teraz trochę jeszcze właśnie pracujemy nad zadem, ponieważ ona ma jedno biodro niżej. Zresztą tak jak ja i jak dywizja, która jest jej babcią. Więc niestety no nie da się tylko wyrównać w 100%, ale i tak już jest lepiej z każdym nastawianiem. I no, tutaj do jakichś strasznych rzeczy na niej nie ma, ale zawsze wiadomo, że lepiej mieć konia, którym mu nic nie przeszkadza, ani nic nie dolega. Więc tak właśnie się sprawy mają z jej zdrowiem, oprócz tego nic jej nie jest. Tutaj musiałam dać trochę speeda, bo mam bardzo długo jej czas. Też śmieszne, bo znowu wyszło 10 minut i trochę sekund, tak jak na ostatnich wszystkich filmach, ale no, to jest wystarczająca ilość dla tego, żeby tutaj, tak powiem, się pokazać. Więc nie widzę sensu gadania kolejnych 5 minut, więc zostawię was tylko z muzyczką i z filmem, pooglądajcie sobie, jak pracujemy i co robimy. Generalnie mówię, to było naprawdę dobre lążę, lepsza niż kilka ostatnich od no, dłuższego czasu. Faktycznie się na czymś skupiłyśmy, faktycznie coś próbowałyśmy popracować, a koniu był skupiony i był chętny do tej współpracy i słuchał, więc to najważniejsze. Bo bywają takie dni, kiedy właśnie trzeba tylko praktycznie wybiegać i ta ląża jest ciężka przez to, że ona nie jest ze mną umysłem. Ona jest tylko jak biegniemy, biegniemy, biegniemy albo galop, galop, galop.
I wtedy pół dnia tego jest spędzonego na uspokajanie jej. Okej, dobra. Tutaj się zmieniamy już w stronę i oglądajcie dalej z ręki. Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now if we defeat all odds and it was us against the world, you can count on me, you know I'd have your back. God, it hurts to be human without you. I'd be losing. Yeah, someday we'll face the music. God, it hurts to be human, but I've got you. Spend a day in my shoes, your mind would change. If you knew what I've gone through, we want the same. Yeah, we do. Maybe then you'd understand how it hurts to be human. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. Yeah. Sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. Yeah, someday we'll face the music. God, it hurts to be human, but I've got you. Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now if we defeat all odds and it was us against the world, you can count on me, you know I'd have your back. God, it hurts
be losing. Yeah, someday we'll face the music. God, it hurts to be human, but I've got you. You could spend a day in my shoes. Your mind would change.